Witam Państwa po krótkiej przerwie. Dobry wieczór. Prawa pracownika w czasie epidemii. Ten temat staje się coraz ważniejszy. Czy można z powodu epidemii zwolnić pracownika? Czy obniżka pensji może być dowolna? Jak rozliczyć koszty zdalnej pracy? Tych pytań jest bardzo dużo, a o nich porozmawiam z moim gościem, mecenas Pauliną Kozłowską. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pani mecenas, pracownicy na pewno mają wiele obaw w związku z tym czasem, który teraz mamy. Więc moje pierwsze pytanie dotyczy tej obniżki pensji, bo rzeczywiście słyszymy o tym, że wielu pracowników dostaje mniej pieniędzy. Czy można rzeczywiście, czy pracodawca może tak zrobić, obniżyć pensję po prostu ze względu na epidemię? Proszę Państwa, obniżenie wynagrodzenia, jak zresztą zmiana jakichkolwiek innych warunków umowy o pracę, w pierwszej kolejności i co do zasady wymaga zgody pracownika. Musimy bowiem pamiętać, że umowa o pracę jest zwyczajną umową cywilnoprawną, na mocy której pracodawca zobowiązuje się wypłacać wynagrodzenie, pracownik natomiast wykonywać pracę. Zatem jeżeli z powodu koronawirusa pracodawca ma takie uzasadnione potrzeby, aby wynagrodzenie umniejszyć pracownikowi, to pierwszym takim trybem jest próba nawiązania porozumienia. Jeżeli pracownik taką zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia wyrazi, to wówczas w trybie aneksu można dokonać takiej zmiany. Jest dopuszczalna sytuacja, w której bez zgody pracownika również można obniżyć takie wynagrodzenie. Ale to jest sytuacja wprowadzona właśnie w związku z pandemią koronawirusa i dotyczy tylko sytuacji, w których u pracodawcy albo obniża się pracownikom wymiar czasu pracy i może ten wymiar czasu pracy być obniżony o 20% do maksymalnie połowy etatu u danego pracownika. I wówczas w związku z tym, że pracownik ma mniejszy wymiar pracy, no to jakby automatycznie w konsekwencji otrzymuje niższe wynagrodzenie. I drugą taką sytuacją, kiedy bez zgody pracownika można obniżyć wynagrodzenie, jest to sytuacja przestoju ekonomicznego. I wówczas, kiedy pracodawca po prostu obiektywnie nie może prowadzić zakładu pracy, nie może wykonywać pracy w takim zakresie, jakby chciał, i jest to związane z przyczynami zupełnie od niego niezależnymi, wówczas wprowadzając taki przestój ekonomiczny, może obniżyć wynagrodzenie pracowników bez ich zgody do wysokości 50% wynagrodzenia, przy czym obie te sytuacje muszą być uzgodnione z zakładowymi organizacjami, które reprezentują pracowników. A jeżeli pracownik nie zgadza się na taką obniżkę i powiedzmy dowiaduje się o tym z dnia na dzień, że wszyscy od przyszłego miesiąca obniżacie, czy obniżam wam wszystkim pensję o 40%, pracownicy się nie zgadzają, czy jakieś przepisy ich chronią w takim przypadku? Jeśli te warunki, o których pani powiedziała, nie zostały spełnione na przykład. W sytuacji, w której pracodawca nie uzgodniłby takiego trybu wprowadzenia zmian co do wynagrodzenia z zakładowymi organizacjami związkowymi czy z przedstawicielem pracowników, to wówczas pracownik po prostu może się nie zgodzić na taką obniżkę. I powiem szczerze, to jest taka sytuacja, w której pracownik po prostu musiałby dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli na przykład pracodawca chciałby to zrobić bez zastosowania tych trybów, o których mówiłam wcześniej, musiał złożyć by pracownikowi na przykład wypowiedzenie umowy. To jest tak zwane wypowiedzenie zmieniające, którym pracodawca zaproponowałby po prostu niższe wynagrodzenie i pracownik miałby możliwość albo przyjąć takie warunki pracy, a jeśli by się z tym nie zgodził, to mógłby odwołać się do sądu pracy i na drodze sądowej dochodzić wypłaty tego wynagrodzenia w normalnej wysokości. Jeśli natomiast chodzi o zwolnienia, jak tutaj wygląda sytuacja? Czy epidemia może być taką jedyną przesłanką do tego, żeby zwolnić pracownika? Czy to zwolnienie może być natychmiastowe? Szanowni Państwo, epidemia sama w sobie jako taka nie jest przesłanką, którą po prostu można by było wpisać w umowie o pracę, jeżeli nie byłaby to przyczyna uzasadniona. Należy bowiem pamiętać, że to, że mamy stan epidemii, to, że walczymy z koronawirusem, nie powoduje, że nie obowiązują ogólne przepisy prawa pracy, które wskazują na to, że w sytuacji, kiedy mamy umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony, to pracodawca musi podać w wypowiedzeniu rzeczywistą, prawdziwą i konkretną przyczynę rozwiązania umowy o pracę. W sytuacji zatem, kiedy na przykład
skutki tej epidemii są odczuwalne dla pracodawcy i na przykład w związku z tym jest on zmuszony zredukować ilość pracowników, tak, albo zmniejszyć wymiar w ogóle pracy zakładu, to wówczas takie skutki epidemii mogą stanowić wyłączną przyczynę rozwiązania z takim pracownikiem umowy o pracę. Aczkolwiek jeśli mówimy tutaj o kwestiach rozwiązania tego w trybie natychmiastowym, to przepisy ogólnie dopuszczają rozwiązywanie umów w takim trybie w szczególnych przypadkach. To dotyczy sytuacji, kiedy na przykład pracownik popełnił przestępstwo albo w jakiś rażący sposób narusza swoje obowiązki. W sytuacji zatem, kiedy byłaby to sytuacja związana z koronawirusem i z jego skutkami, należałoby zachować te tryby wypowiedzenia, okresów wypowiedzenia, jeżeli oczywiście pracodawca rozwiązuje umowę, którą należy rozwiązywać w trybie właśnie wypowiedzenia. I rozumiem, że pozostali pracownicy, czyli ci na tak zwanych umowach cywilnoprawnych, nie są już tak dobrze chronieni. To znaczy, jeśli chodzi, no umowa cywilnoprawna jest umową, na którą również zgadzają się dwie strony i w sytuacji, w której pracodawca proponuje zmiany pracownikowi, no on może się zgodzić albo nie zgodzić. I w tych umowach przeważnie wskazywane są okresy wypowiedzenia i również prawdopodobnie, jeżeli umowa by to przewidywała, to z przyczyn na przykład związanych z niemożnością wykonywania pracy można by ją rozwiązać w danym trybie. Ale z uwagi na to, że jest to umowa, którą te dwie osoby, czyli pracodawca i pracownik, zawierają i samodzielnie kształtują ten stosunek pracy, no to należałoby w pierwszej kolejności odczytać postanowienia tej umowy i zweryfikować, w jakich ewentualnie sytuacjach ta umowa może ulec rozwiązaniu. Teraz bardzo popularna stała się praca zdalna. No i tutaj pojawia się takie pytanie, taka zagwozdka, bo jeżeli mamy komputer włączony znacznie dłużej i rzeczywiście te nasze rachunki, na przykład koszty mediów, wzrosły, to czy pracodawca powinien zwrócić nam pieniądze bądź w tych kosztach w jakikolwiek sposób partycypować? To jest bardzo dobre pytanie, które pojawia się często ostatnio z uwagi na to, że w naszym systemie prawnym już wcześniej istniała taka możliwość, aby pracodawca wykonywał pracę poza siedzibą pracodawcy, pracownik poza siedzibą pracodawcy. I ona miała swoją nazwę, swoją formę i wówczas, kiedy pracownik z pracodawcą ustalił takie zasady, to mógł otrzymywać ekwiwalent na przykład za internet, za prąd, za różnego rodzaju media. Praca zdalna została jako taka wprowadzona dopiero przepisami ustawy dotyczącej tych szczególnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi i jako taka ona nie została sprecyzowana. Te przepisy wskazują, że pracownik może taką pracę wykonywać na polecenie pracodawcy i pracodawca musi zapewnić narzędzia do wykonywania tej pracy. Nie wskazują natomiast dokładnie, precyzyjnie, aby pracodawca miał obowiązek wypłacać na przykład ekwiwalent za prąd, choć może to pracodawca oczywiście dowolnie zrobić, jeżeli uzgodni taką kwestię z pracownikiem. A jeżeli pracownik chciałby ekwiwalent, natomiast pracodawca nie jest skory do tego, żeby taki ekwiwalent wypłacić? No to tak jak mówiłam przed chwilą, obecnie obowiązujące te przepisy, dokładnie mówiąc, jest to dokładnie jeden artykuł, który reguluje tą pracę zdalną, takiej możliwości nie dopuszcza. Być może na jakichś ogólnych zasadach pracownicy mogliby spróbować dochodzić swoich praw i kierować jakieś wezwania z roszczeniami wobec pracodawcy, aczkolwiek na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy byłyby uzasadnione i jak do tego podeszłyby sądy, które orzekałyby w takich sprawach. Tych pytań jest sporo, więc na pewno będziemy Państwu regularnie starać się odpowiadać na część wątpliwości. Moim gościem była adwokat Paulina Kozłowska. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Państwu dziękuję za uwagę. Za moment wracamy. Do zobaczenia.